może zacznę od tego, skąd wziął się pomysł na taki temat. No i właśnie po swoich doświadczeniach z pracy z automatyzacją, plus po właśnie prowadzeniu szkoleń, jest to temat, który zawsze gdzieś tam mocno wypływa, gdzie ludzie się pytają właśnie, jak robić te asercje, czy to tak naprawdę powinno być, że mamy zawsze jedną asercję na test, jak się to często mówi, plus są mocno zaskoczeni, gdy pokazuję na przykład możliwość korzystania z full interfejsów, o których też dzisiaj powiem. I właśnie bardziej chciałabym pokazać tutaj swoje podejście do tego, jak ja to stosuję. Nie mówię, że to jest jedyne poprawne, więc zawsze tutaj jest tak, że powinniśmy stosować to, co bardziej nam pasuje w projekcie. Też? Łukasz już trochę o mnie powiedział. Bardziej tutaj przerywnik o mnie, czym się też zajmuję poza pracą. Jest parę innych rzeczy, ale gdzieś zawsze się kreatywne dość rzeczy przewijają dla mnie. I tak może już zaczynając. Na początku, czym jest sama asercja? Asercja to tak naprawdę porównanie, sprawdzenie, czy jakieś wyrażenie, które mamy, jest poprawne. Czyli na stronie, jak porównujemy dwa teksty, czy tak jak tutaj na przykładzie, mamy porównanie dwóch przekąsek. Obie te przekąski mają pusta kalorii, jednakże obie są inne. Więc w tym momencie też mocno zależy od nas to, jak będziemy dane rzeczy porównywać. Czyli nie zawsze to jest tak, że porównamy sobie dwa teksty i one będą takie same, ale możemy na różny sposób porównywać elementy na stronie, więc musimy tutaj mocno uważać na to, jak to robimy, bo nie zawsze do końca może być to samo. I też możemy na naszych stronach porównywać różne rzeczy, tutaj właśnie sprawdzać w teksty, w alertach, statusy danych elementów i tak dalej, ale również musimy pamiętać o tym, że mamy rzeczy, które nie są od razu widoczne, takie jak na przykład wartości w bazie danych, ich update'owanie i tak dalej. I teraz o samej asercji w testach. Na samym dole mamy unit testy, gdzie mamy tą jedną asercję, czyli mamy jakiś właśnie setup, wykonujemy akcję, mamy potem tą asercję, weryfikację i tirną. I tutaj zawsze powinniśmy mieć jedną asercję na test. Jeśli mamy tych asercji więcej, to znaczy, że nasz test jest źle skonstruowany i powinien być rozdzielony na dwa. Przynajmniej tak się podchodzi do tego w unit testach, czyli sprawdzamy bardzo małe wycinki kodu i tutaj zawsze jest jedna asercja. Jednakże jeśli mamy duże testy end-to-end, to nie zawsze mamy możliwość zrobić tylko jednej tej asercji. I tutaj tak naprawdę bardziej to wygląda na takiej zasadzie, że mamy setup i tirną pojedynczy, ale gdzieś pomiędzy mamy właśnie akcję, weryfikację. Na przykład w aktualnym systemie, który automatyzujemy, mamy tak, że mamy proces sprzedażowy. Zaczyna się go, tak naprawdę wchodzimy wtedy do innej aplikacji i w momencie, kiedy nie przepracujemy około 4 czy 5 kroków i przejść przez różne strony, gdzie mamy bardzo dużo sprawdzeń do zrobienia i nie zakończymy całego tego procesu, nie mamy w systemie żadnej wzmianki na temat danego zakupu. Czyli musimy cały proces sprzedażowy przejść, żeby w ogóle cokolwiek z niego dostać. Więc nie mamy tutaj możliwości rozbicia tego na mniejsze kawałki. Dlatego też osobiście nie zgadzam się z takim podejściem, że mamy w testach automatycznych jedną asercję, gdzie często tak się mówi. I też może jak to bardziej wygląda już w samym kodzie. Ogólnie przy automatyzacji aplikacji webowych korzysta się ze wzorca Page Object Pattern. Czy ktoś nie słyszał o tym wzorcu? To dobrze. Ogólnie bazuje on na tym, że każdą z naszych stron rozdzielamy na osobne klasy i bazujemy tutaj na wzorcu pojedynczej odpowiedzialności, czyli nasza klasa niby implementuje tylko same akcje na stronie. Jednakże możemy do tego dołożyć drugi wzorzec, tell don't ask, czyli zamiast, jeśli chodzi o asercję i wyciąganie asercji ze stron, czyli
Pytam cię, strono, o to, żebyś mi coś dała. Mówimy, strono, sprawdź coś dla mnie. Czyli przerzucamy sprawdzanie asercji, czyli już część logiki, na stronę. Często jest właśnie tak, że się wyciąga i sprawdza te asercje właśnie już w samych testach, ale tutaj Tell Don't Ask pozwala nam robić to za nas w stronie. Za chwilę na demo w kodzie pokażę, jakie korzyści daje nam takie podejście. Też. I tutaj właśnie już chciałabym przejść do części dema. Czy kod jest wystarczająco duży, tak żeby wszyscy widzieli? Wszystkie testy tutaj będą bazować na sklepie internetowym, który na pewno dla wszystkich jest znany. Czyli mamy podstawową aplikację ze sklepem internetowym, gdzie możemy kupować jakieś produkty, czy na przykład jako administrator dodawać nowe produkty do sklepu. Większość funkcji jest napisana jako placeholdery, czyli w środku ich nie ma kodu, chodzi tylko o zaznaczenie i pewnego podejścia, jak to powinno wyglądać. Ten test, który widać tutaj, jest właśnie bez zastosowania Fluent interfejsów, o których za chwilę powiem. I tak naprawdę w momencie przechodzenia pomiędzy każdymi stronami musimy sobie tę stronę od nowa inicjalizować i wykonywać na nich funkcje oraz asercje właśnie mamy wyciągnięte do testu. Kod wydaje się czytelny, jednakże mamy możliwość przy PageUp czy Patternie właśnie zastosowania Fluent interfejsów. I w tym naprawdę chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy funkcję na danej stronie, zwracamy sobie odpowiednio naszą stronę, czyli obiekt naszej stronie, jeśli na naszej stronie pozostajemy, albo stronę, na którą przechodzimy. Dzięki temu kod tak naprawdę może być w dużej mierze zwinięty do czegoś takiego, ponieważ każda poprzednia funkcja zwraca nam obiekt strony, na której powinna zostać po swoim zakończeniu. Czyli w tym momencie od początku mamy najpierw otwarcie strony z nowymi produktami, wejście w podstronę dla pierwszego produktu z listy, pobranie kwoty produktu oraz dodanie produktu do koszyka. I tutaj też na końcu powiem, mamy dwie asercje, jedna sprawdzająca kwotę koszyka, czyli w ogóle przed całym testem jest pobranie aktualnej kwoty koszyka i sprawdzamy, czy kwota koszyka po dodaniu produktu została zaktualizowana o tą nową kwotę oraz czy pojawił nam się alert z wiadomością, że produkt został dodany do koszyka. Jednak w przypadku, kiedy na przykład byśmy chcieli kilkukrotnie sprawdzać, na przykład czy kwota koszyka jest poprawna i wykonywać tą asercję, to możemy ją właśnie przenieść niżej. Czyli powiedzieć naszej stronie, żeby ona zweryfikowała, czy pewne rzeczy odpowiednio się wyświetlają na stronie. I tutaj jest to właśnie jako ta ostatnia funkcja, czyli zweryfikuj, czy produkt został poprawnie dodany do koszyka. I teraz jak wygląda sama ta funkcja? Mały chochlik, mamy jedną wartość za dużo. I teraz funkcja weryfikuje nam, czy produkt został dodany do koszyka, czyli bierze sobie, sprawdza najpierw alert weryfikujący i potem jako drugie sprawdza kwotę naszego koszyka, czyli pobiera najpierw, jaka jest aktualna i porównuje z tą oczekiwaną.
Taki przykład, może tak, będę też pokazywała parę antypaternów tutaj. I w tym momencie sprawdzanie tak naprawdę dwóch różnych rzeczy w jednej funkcji do sprawdzeń jest właśnie antypaternem. Jest to podejście, które, antypaterny, które tu będę prezentowała, są też wyciągnięte z mojego aktualnego projektu, które spotkałam u innych osób. Takie rzeczy raczej powinno się rozdzielić na dwie osobne funkcje, czyli osobno mieć funkcję na sprawdzenie samego alertu i osobno mieć funkcję na sprawdzenie wartości koszyka, czy jest taka, jakiej oczekujemy. Czyli tą funkcję najlepiej by było, jakbyśmy właśnie rozbili. Czyli możemy tą całą część weryfikującą wyciągnąć sobie właśnie do osobnej. Powiem wam, że niewygodnie się pisze jedną ręką. Pozwolę sobie odkładać mikrofon, jak będę pisać, będziesz wtedy to szybciej. I przy okazji zmienię też nazwę pierwszej funkcji, żeby była bardziej jasna, jeśli chodzi o to, co dokładnie sprawdza. Teraz te dwie funkcje są o wiele jaśniejsze, nawet dla testerów manualnych, którzy by czytali je, co dokładnie się w funkcjach dzieje. Głównie właśnie też zastosowaliśmy takie podejście ze względu na właśnie testerów manualnych, którzy potrafią teraz sobie wejść do naszych test case'ów, przeczytać je po kolei i są pewni, że test case'y wykonują dokładnie to, co chcieliby. Tutaj od razu też poprawię, żebyśmy nie mieli errora. I teraz tak naprawdę możemy zobaczyć, o ile ten kod jest bardziej czytelny i jaśniejszy niż ten zaprezentowany w pierwszym teście. Czyli to jest już test przerobiony na sam koniec z wykorzystaniem właśnie Fluent interfejsów i przeniesieniem asercji do naszych page'y. A tak wyglądał pierwszy test. Czyli tutaj zaprezentowałam podstawowe podejście, jakim się kierujemy. Teraz trochę o właśnie bardziej o antypaternach, właśnie które znalazłam, czy z którymi się spotkałam właśnie przy współpracy z innymi. I pytanie, czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, czym może być tutaj Perform Cleanup? W tym wypadku akurat jest usunięciem aktualnie dodanego produktu do koszyka. Jeden z kolegów zrobił coś takiego i uargumentował to tym, że tester manualny napisał, żeby zrobić cleanup na koniec test case'u, który będzie usuwał produkt z koszyka. Pokazane jako ciekawostka, że takie rzeczy można spotkać. I nie róbcie tak.
I w środku właśnie był najpierw część sprawdzająca, czy dany produkt jest na liście w koszyku. I właśnie druga część, jeśli ma być wykonany clean-up, to wtedy usuń koszyk. I dodatkowo właśnie funkcja do usuwania koszyka była zrobiona jako prywatna i nie zwracała strony. I w tym momencie, jeśli byśmy mieli coś takiego i powiedzmy sobie, chcą napisać funkcję, która nam usunie ten usunie jakiś produkt z koszyka. Funkcję test. Czyli zaczynam z testem. Najpierw tutaj akurat jest placeholderowo bardziej zainicjonowane pobranie danych z bazy danych, czyli pobranie jakiegoś klienta i pobranie jakiegoś produktu, który ma w koszyku, żebyśmy już nie robili całego początku, czyli dodawania tego produktu dla klienta do koszyka. I potem już zaczyna się sam test, czyli tak naprawdę this action to jest nasza strona startowa aplikacji, która jest w test case bazowym inicjalizowana. I potem kolejno najpierw w menu klikamy sobie na login, się logujemy. Znowu w menu idziemy do koszyka i teraz właśnie chcielibyśmy usunąć dany produkt z koszyka. Ale po pierwsze, my nie mamy tej funkcji do usunięcia. Więc i tak w tym momencie, jeśli mieliśmy nawet napisaną tą funkcję, musimy przejść do naszego kodu, zmienić widoczność tej funkcji oraz to, żeby zwracała nam stronę. Czyli już tego typu funkcji nie opłaca się pisać właśnie w ten sposób. I tu dalej mamy kod, który by nam usuwał dany produkt z koszyka. I tak, w tym momencie nawet możemy przerobić pierwszy test i usunąć tutaj cleanup. To jeszcze zwrócę aktualny obiekt strony. Czyli w pierwszym test case, jeśli chcemy od razu wyczyścić ten koszyk, to jawnie już wywołuje tą funkcję. I teraz w drugim test case chcę również usunąć, tylko że pobrany produkt z bazy. I w tym momencie znowu napotykam problem. Ponieważ pierwsza funkcja przyjmuje tak naprawdę tylko nazwę produktu jako string, druga funkcja pobiera obiekt z bazy, ale zwraca nam go jako obiekt, czyli posiadający nie tylko, założenie jest takie, że produkt będzie posiadał nie tylko swoją nazwę, ale jeszcze jakieś ID plus inne informacje. I to wszystko możemy pobrać z bazy. Także tutaj powiem, że przy tego typu funkcjach lepiej jest stosować właśnie obiekty niż stringi, które są o wiele łatwiejsze potem do wyciągnięcia właśnie, jeśli jeszcze mamy bazę. Ale omijając już ten problem, chcę sprawdzić, czy danego produktu nie ma już w koszyku, ponieważ usunęłam go i chcę się upewnić, że go nie będzie. Mogę wykorzystać tą funkcję i mogłabym znowu bym musiała proszę robić, bo mogę jedynie sprawdzić, czy nasz produkt jest w koszyku. Czyli w tym momencie lepiej przy tego typu funkcjach właśnie mimo wszystko zamiast zwracania strony zwracać wartość boolową. Ale pozostając i chcąc właśnie
mimo wszystko zostać przy fluent interfejsach i nie przerywać całego ciągu, plus mieć możliwość sprawdzenia, czy produkt jest, czy nie. Tak naprawdę zamiast tego napiszę sobie prywatną funkcję, która właśnie nam zwróci wartość true-false. Tutaj już po to, żeby nie pisać całości kodu, skorzystałam z pseudokodu. I w tym momencie tak naprawdę możemy mieć tylko dwie funkcje. Check sprawdzającą, czy produkt jest w koszyku, i sprawdzającą, czy produkt nie jest w koszyku, korzystającą z tej naszej prywatnej. I jedynie tu. Asercję, która będzie się właśnie odwoływała do tej funkcji. W tym momencie ułatwiamy sobie też korzystanie z pewnych sprawdzeń na stronie i tego, jak to możemy wykonać. Plus maintenance'owanie później takiego kodu jest o wiele łatwiejsze. A uwierzcie mi, że nikt nie chce spędzać całego czasu nad maintenance'em. W tym momencie nie musimy w ogóle przerabiać tego wcześniejszego test case'u. I wystarczy, że tylko dopiszemy drugą funkcję. Która będzie nam sprawdzała warunek odwrotny. A tak naprawdę cała logika będzie się działała poniżej. I w tym momencie też cały kod staje się o wiele czytelniejszy dla użytkowników do przeanalizowania oraz jest o wiele łatwiej posługiwać się potem takim kodem, jeśli chcemy pisać kolejne test case'y i go reużywać. Kolejny przykład. Tutaj jest akurat, logujemy się jako administrator. Idziemy do panelu, gdzie możemy dodawać nowe produkty, dodajemy nowy produkt oraz na końcu sprawdzamy, czy ma on poprawny status. Status jest podawany właśnie stringiem tutaj do sprawdzenia plus produkt, dla którego na liście będzie to sprawdzane. Jednak w wypadku, jakbyśmy chcieli napisać sobie drugi test case, który będzie nam ustawiał, że produkt ma być wycofany ze sprzedaży po jakiejś dacie, czyli będzie aktywny, ale tylko do jakiegoś tam dnia, zaczęlibyśmy test case podobnie, z tym, że w pierwszej części pobralibyśmy, powiedzmy sobie, jakiś istniejący produkt aktywny z bazy. Doszli do sprawdzenia, doszli do strony z produktami, ustawili datę zakończenia danego produktu i sprawdzili, czy dany produkt jest potem w odpowiedniej statusie.
Ale tutaj już może nie będę całości pisać. Nie, przepraszam, muszę. Czyli najpierw pobieram sobie jakiś produkt z bazy danych, powiedzmy. Potem początek test case'u jest taki sam. Naprawdę jedną ręką się ciężko operuje. Mam już wcześniej popisane funkcje, czyli teraz chcę ustawić dla mojego produktu, że ma on być zakończony, jego sprzedaż po jakiejś tam dacie, więc ustawiam mu tą datę terminacji. Powiedzmy, że to jest od dzisiaj. Za ileś dni? Dla konkretnego produktu. I na koniec chcę sprawdzić, czy produkt ma odpowiedni status. W tym momencie status jest podobny jak poprzedni. Czyli mamy, produkt jest aktywny tylko do jakiejś daty. Problem z takimi statusami i to, co napotkałam się właśnie też w swoim projekcie, był taki, że funkcja do sprawdzania właśnie tekstu, jaki był wyświetlany dla statusu dla danego produktu, polegała na tym, że był pobierany tekst całej linijki, w którym był wyświetlony w tabeli produkt, oraz tylko sprawdzanie, czy status zawiera się w danej linijce. Czy ktoś może zauważa, jakie jest niebezpieczeństwo przy takich dwóch statusach? Tak, dokładnie. Jeśli w tym momencie byśmy mieli błąd w systemie, że po na przykład usunięciu tej daty, po której produkt ma być sprzedaż zakończona i sprawdzenie później samego statusu aktywny, to test case by nam przeszedł na pozytywnie. Więc tutaj uczulam, że musicie też bardzo dobrze zwracać uwagę, czy przypadkiem to, co sprawdzacie, jest dokładnie tym, co ma być. Czyli jeden tekst może nam się zawierać w drugim i to będzie źle. Po prostu mi pokazują, że mam tylko 5 minut do końca. To tylko jeszcze jeden hint. Zamiast używać stringów, używajcie jakichkolwiek innych kolekcji danych, żeby nie musieć w wywołaniu funkcji podawać jawnie stringów. Tutaj akurat jest prosto, bo system jest, powiedzmy, polski, ale mój aktualny jest niemiecki. Uwierzcie mi, nie pamiętam dokładnie niemieckich tekstów, jakie bym musiała wpisać tutaj. Na szybko tylko pokażę, jak to jest. Tu zamiast tego jest zrobiony enum, z którego jest pobierana wartość, która ma zapisane dokładnie te stringi. I w sumie szybko na podsumowanie, parę dobrych praktyk, które tutaj warto stosować, czyli pierwszą to jest dry, don't repeat yourself, czyli właśnie wyniesienie asercji do page'a daje nam to, że nie musimy ich powtarzać wielokrotnie, tell don't ask, o którym już powiedziałam, oraz zasada pojedynczej odpowiedzialności i na koniec samodokumentujący się kod, co z tego, co widziałam, u wielu osób jest dużym problemem.
Nazywajcie rzeczy tak, żeby było dla innych jasne, co znaczą dane parametry i funkcje. I czy są jakieś pytania? Ja mam jedno takie drobne. Kwestia tych modyfikacji stringów na klasy i tak dalej. Czy to faktycznie w erze, kiedy mamy ReachRPera, jest JetBrains i praktycznie wiele tooli do refaktoringu, to jest taki duży problem? Samych stringów w wywołaniu? Nie, nie jest takim dużym problemem jednak, że warto jest myśleć od samego początku, czy to, co piszemy, nie będzie nam za chwilę potrzebne jako funkcja publiczna, bo chociażby coś takiego właśnie jak usunięcie produktu z koszyka jak najbardziej może się w jakimś teście pojawić, więc tutaj założenie już na samym początku napisania tej funkcji było błędne, żeby ją zrobić prywatną. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, jeżeli ktoś się wstydzi publicznie, to oczywiście Agnieszka jeszcze będzie tutaj dostępna, więc zachęcam, żeby podejść, podpytać, być może gdzieś jesteś w stanie pokazać na kodzie. Przypominam, żeby ocenić prelekcję przy użyciu aplikacji. Ocena jest możliwa dopiero jak nastąpi ta godzina, która tam jest przypisana, także dopóki prezentacja trwa, to nie możecie wcisnąć przycisku oceń, natomiast później można ocenić. Jest tam też miejsce na krótki komentarz, to bardzo cenne zarówno dla organizatorów, jak i dla samych prelegentów, więc zachęcam jak najbardziej do wpisywania tego, co wam się podobało, co byście zrobili inaczej. Podziękujmy Agnieszce